Witamy w 16. wolontarystycznym webinarium realizowanym w ramach projektu Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego finansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Gościem dzisiejszego spotkania jest Magdalena Szczepanik ze Stowarzyszenia Integracji Społecznej Razem z Kolonią Gota. Magdo, ty już od ponad 11 lat działaś w swoim stowarzyszeniu. Jesteś aktywną działaczką społeczności lokalnej. Jak to się stało, że w ogóle postanowiłaś dokonać zmian, nawet bym powiedział, w mieszkańcach, w swoim otoczeniu? To znaczy, to nie ja sama, bo ja bym sobie sama nic nie poradziła z tym, nie zrobiłabym. My mieliśmy już z pewną grupą osób tutaj z naszej miejscowości taki plan dosyć dawno temu, właśnie przed tymi 11 laty, żeby coś zrobić z naszą świetlicą, bo to była to dosyć taka zniszczony budynek, nic się nie działo, właściwie stał pusty i taki trochę niewykorzystany. I to było takie, no chcieliśmy coś zrobić, ale tak naprawdę nic się nie działo, bo nie mieliśmy takiego bodźca, takiej iskry. No i tu się zadziała ta iskra w 2009 roku, kiedy był poakcesyjny program wsparcia obszarów wiejskich. Taki program, który dotyczył, którego był beneficjentami były najbiedniejsze gminy z naszego województwa. No i tu właśnie taka iskra nastąpiła i założyliśmy stowarzyszenie. No i też miałam to szczęście, ten honor być wśród członków założycieli naszego stowarzyszenia i z tego się bardzo cieszę, że jakby byłam przy narodzinach. No i to jakby był ten początek, gdzie się tutaj dużo fajnych rzeczy zaczęło dziać i zaczęliśmy po prostu tak naprawdę społecznie dla ludzi, dla mieszkańców, nie tylko naszej miejscowości, ale i całej gminy, a jak się teraz okazuje, to również i powiatu, i województwa, bo trochę rozszerzyliśmy tą działalność, robić coś dobrego. A jak wygląda w ogóle zaangażowanie społeczne osób, mieszkańców takiej małej miejscowości? Bo na pewno nieco różni się od miasta. No nie wiem, nie mam doświadczeń, jak wygląda to w mieście, natomiast u nas jest... Z tego, co rozmawiam z innymi organizacjami, z przedstawicielami organizacji, to jest wszędzie podobnie ciężko. To znaczy ciężko jest z ludźmi pozyskać ludzi, uczestników, członków stowarzyszenia na przykład do pomocy jako wolontariuszy. Powiem tak, ja mam o tyle dobrą i niedobrą sytuację zawodową, że pracuję, mam tylko 1/8 etatu w tej chwili. Jako pracownik świetlicy zatrudniony przez gminę Lgota Wielka. To jest 1/8 etatu, czyli 5 godzin w tygodniu. Więc ja tak naprawdę, można powiedzieć, prawie nie pracuję zawodowo. I stąd też mam dużo czasu, dużo, też ciężko powiedzieć dużo, bo mam też obowiązki domowe, mam 2 osoby niepełnosprawne, starsze pod opieką, więc to też jest jakby tak dużo, niedużo tego czasu, ale niemniej jednak nie pracuję zawodowo, jak większość z członków naszego stowarzyszenia nie pracuje w takim dużym wymiarze godzin. Większość osób w naszym stowarzyszeniu członków to są osoby, które pracują na etacie, więc mają 8 godzin dziennie zajęte przez pracę plus dojazdy. Ponieważ to jest wieś oddalona od dużych ośrodków, więc też dojazd swoje robi, to jest też jakiś czas. No i później dom, rodzina, więc tak naprawdę to ja nie mogę mieć pretensji do członków, że nie bardzo chcą się angażować, no bo jednak ten czas mają bardzo zajęty. I niewiele tego wolnego czasu pozostaje na ten wolontariat. No jest ciężko. Bardzo się cieszę, bo ostatnie 3 lata, to już mam, właściwie 2-3 lata, to mam pomoc koleżanki Krystyny Białek, która już jest na emeryturze, przeszła na emeryturę i dlatego, że tak powiem, można, no mam ogromną pomoc i to jest pomoc, której nie można przecenić w realizacji tych różnych projektów, w pisaniu wniosków i tak dalej, bo bez niej bym, prawdę powiedziawszy, chyba nie dała rady teraz tego wszystkiego pociągnąć sama. Bo był czas, że robiłam wiele rzeczy sama. Ale to też nie jest dobry sposób. To też się przekonałam. A też myślę, że same początki są trudne, bo jakby trudno robić coś nowego na obszarach
których nie było jeszcze nic takiego lokalnego, społecznego, a wiem, że te wasze działania były takie pionierskie wówczas. I ludzie tak się na początku na pewno przyglądają trochę tak nieufnie i nie chcą się tam za bardzo angażować, bo po pierwsze nie wiedzą jak, po drugie trochę nie wierzą w ten sukces, a po trzecie też nie chcą być za bardzo jakby zaangażowani, nie widząc jakby też efektu na początku. Ale 11 lat z kolei to już jest niezły potencjał, niezłe doświadczenie. Masa projektów, które zrealizowaliście. Czy mogłabyś się podzielić jakimś takim ciekawym projektem, działaniem, które zrealizowaliście, które właśnie miało taki wpływ na dalszy rozwój waszej społeczności i rozwoju dla stowarzyszenia? Tak, to masz tutaj całkowitą rację, że początki były bardzo trudne, dlatego że po prostu ludzie, tak jak mówisz, nie wiedzieli, co to w ogóle będzie. Zaczęliśmy na przykład pierwszy projekt i tak, żeby przyszli na spotkanie, na zajęcia jakieś, no to trzeba było trochę wysiłku włożyć. W sensie to było praktycznie chodzenie po domach i zapraszanie indywidualne. Proszę, przyjdźcie na spotkanie, bo coś tutaj fajnego się będzie w świetlicy działo. I to było takie chodzenie od domu do domu. To były pierwsze te lata, gdzie ludzie nie wiedzieli, że coś takiego może się stać. I w ogóle co to za jakieś takie przychodzenie do świetlicy? Po co, kiedy całe życie siedzieliśmy w domu i było dobrze, tak? Powyciągaliśmy tych ludzi trochę z domu, bo pierwsze działania to były głównie skierowane do dzieci, do młodzieży. Natomiast potem, znaczy to był taki przełom pewien, ponieważ u nas jakby, można powiedzieć, we wsi skończyły się dzieci, tak to powiem, może niezbyt ładnie, ale to chodziło o to, że te pierwsze, które w 2009 zaczęły przychodzić, one powyrastały w ciągu kilku lat, już były zbyt dorosłe, można powiedzieć, na takie zajęcia, które tutaj proponowaliśmy, no i wtedy przyszło zainteresowanie seniorami. I tak prawdę powiedziawszy, to jest to grupa, przynajmniej u nas tutaj na wsi to obserwuję, która jest bardzo niedowartościowana działaniami. Ma ogromny potencjał, ogromne potrzeby, a tak naprawdę nikt się nimi nie zajmuje. Nikt im nic nie oferuje. I tak jak w miastach ludzie starsi mają mnóstwo propozycji, bo są uniwersytety trzeciego wieku, no mnóstwo różnych innych możliwości, żeby realizować swoje jakieś zainteresowania i tak dalej, tak tutaj na wsi nie dość, że wszędzie daleko, wszędzie trzeba dojechać, ktoś musi dowieźć, bo to są odległości dosyć duże, do najbliższego miasta powiatowego 15 km. No to już samo za siebie mówi, autobusów nie ma w tej chwili. To już nie jest ten czas lat 80., kiedy były autobusy, kiedy się to wszystko, no każdy wsiadał na przystanek, szedł. W tej chwili dwa autobusy w ciągu doby jeżdżą i to jest wszystko. Więc to ogranicza bardzo dostęp. No i ta grupa właśnie seniorów stała się taką dla nas grupą docelową i dla mnie osobiście tutaj, jak obserwuję te lata, kiedy zaczęliśmy pracować z seniorami, a teraz to jest ogromna zmiana, która zaszła społeczna, ja bym powiedziała nawet socjologiczna w tej grupie, w całej naszej gminie, ponieważ ludzie nagle się otworzyli, zobaczyli, że mało, że mają ofertę, którą można realizować, którą ktoś im oferuje i coś fajnego można wspólnie zrobić, zdziałać, to jeszcze nastąpiła niesamowita integracja w takim sensie, że tak, u nas jest 9 sołectw w naszej gminie, gminie Jelgota Wielka i była swego rodzaju rywalizacja między tymi sołectwami, to znaczy tak, ja na przykład, Basia z jakiejś tam wioski Wiewiórów, po co mam iść do koleżanek na przykład z Woźnik? Przecież my mamy swoje, one mają swoje, a po co? Nie, takie było nastawienie lata temu całe. Natomiast w tej chwili coś takiego nastąpiło ciekawego, że i to zauważyłam właśnie chyba w 15 roku, kiedy realizowaliśmy pierwszy projekt z aktywizacji społecznej, aktywności społecznej osób starszych, z ASOS-a tak zwanego, kiedy właśnie po tym zadaniu, któregoś razu jakiś wyjazd był taki
na Dni Seniora bodajże do Radomska autokarem i obserwowałam, jak ludzie, bo wsiadaliśmy tak kolejno wioskami, prawda, jak tam autokar jechał, tak po kolei nas zbierał wszystkich i obserwowałam niesamowite powitania tych ludzi między różnymi wioskami. O jak fajnie, że cię widzę. I wycałowały się dziewczyny, nie tylko dziewczyny, bo tam i mężczyźni również. I takie serdeczne powitanie, no niesamowita integracja i więź się wywiązała i to dla mnie jest najważniejsza w tej chwili. Taka wartość, która nas wszystkich tutaj łączy, że nie ma już, że ja jestem z Wiewiórowa, ja jestem z Krzywańc, ja jestem z Woźnik, czy ja jestem z Kolonii Lwota. Nie, jesteśmy po prostu wszyscy jedną wspólnotą. To jest dla mnie najważniejsze w tym wszystkim. Ta zmiana pewnie też wynika z tego, że jakieś etapy musiały nastąpić w świadomości tych ludzi. Najpierw musieli się zintegrować z sobą, nauczyć pracy i funkcjonowania w swojej społeczności, bo to był duży przełom, a teraz już wchodzimy na wyższy etap, gdzie jakby wychodzą poza swój krąg, poza swoją świetlicę i zaczynają dostrzegać też innych ludzi, inne problemy, inne potrzeby i też mogą się wymieniać tymi doświadczeniami, które już pozyskali, prawda? Tak, to też racja. No tak, 11 tak, lat robi swoje. Wasze stowarzyszenie to praca członków, to praca wolontariuszy, praca społeczna. Tak. Czy działają u was właśnie wolontariusze i jak to wygląda? Jakie zadania mają specjalne, czy po prostu każdy się włącza w to, co jest na bieżąco? To znaczy tak, większość wolontariuszy działa z doskoku, czyli jak mamy na przykład coś takiego, jakieś większe zadanie do zrealizowania, gdzie powiedzmy w 2-3 osoby nie damy rady, no to są głównie na przykład takie spotkania podsumowujące projekt, czy jakieś takie większe, powiedzmy piknik jakiś organizujemy, no to już jest duże przedsięwzięcie, to trzeba naprawdę ogarnąć większą ilością osób i wtedy się angażuje albo członków naszych, którzy są dyspozycyjni, mogą pomóc w jakiś tam sposób przy realizacji, albo też młodzież, na przykład szkolną z koła wolontariatu z Lgoty Wielkiej, jest takie koło u nas, gdzie opiekunem jest pani pedagog Małgorzata Kiliasińska i ona nam tutaj też bardzo dużo przy na przykład projektach właśnie ostatnich lat pomagała, w sensie takim, że jakby no organizowała tą młodzież, te dziewczynki, które dziewczyny, bo to już teraz to już praktycznie prawie dorosłe osoby są w tej chwili, ale wtedy jeszcze były uczennicami gimnazjum w Lgocie Wielkiej i one na przykład nam pomagały przy takim, były można powiedzieć takimi kelnerkami, które ponieważ zawsze przy naszych spotkaniach jakiś tam poczęstunek jest posiłek, więc one nam pomagały rozstawić naczynia, ponieważ no mamy takie a nie inne lokalowe problemy, że to się wszystko musi dziać w jednym pomieszczeniu, nie mamy dużo pomieszczeń, więc jakby i zajęcia, spotkania i ten posiłek musi się odbyć w jednym pomieszczeniu, to jest trochę wyzwanie takie logistyczne, organizacyjne. No więc one tutaj pięknie nam się spisały, 3 młode wolontariuszki, w zasadzie 4, które nam tutaj pomagały no, nakarmić uczestników spotkania. I bardzo to sprawnie szło, naprawdę młodość jest rewelacyjna, jak chodzi o takie rzeczy. Dziewczyny się spisały na medal, jestem im bardzo wdzięczna. Teraz no, już są w szkole średniej, trochę utrudniony kontakt, mają więcej zajęć, wiadomo, więc tak no, trochę mniej się angażują, ale wiele takich spotkań nam tutaj pięknie, że tak powiem, załatwiły w ten sposób. Także to jest też bardzo ważna rzecz, ta współpraca z młodzieżą. Tak, i następuje taka integracja międzypokoleniowa, która jest bardzo ważna, tak. Szczególnie w takich małych miejscowościach, gdzie ludzie jakby spędzają dużo czasu wolnego z sobą. Jest wiele wydarzeń typu odpust, typu loterie, typu zawody ochotniczych straży pożarnych i wtedy też jakby obsługa takich wydarzeń może angażować wolontariat właśnie młodzież do takich działań.
Tak. A jeszcze muszę powiedzieć o jednym takim spostrzeżeniu moim z poprzednich, coś mi tutaj spada, z poprzednich lat, bo był taki okres, kiedy na początku, kiedy właściwie w tych między 2009, 10, 11 rokiem miałam takie poczucie, że ja wszystko muszę zrobić sama. Jest to w ogóle błędne koło. Ja w bardzo krótkim czasie po prostu wypaliłam się totalnie. Miałam ochotę zrezygnować i sobie odejść gdzieś na, no, do innych zajęć, nie zajmować się tym więcej, bo po prostu miałam dość. To się nie da tego zrobić samemu. Miałam też takie poczucie, nie wiem, z czego wynikające, że jak ja nie zrobię tego, jak ja zrobię, to będzie jakoś tam dobrze zrobione. Jak ja tego nie zrobię, no to ktoś, nie wiem, nie, może z braku zaufania, czy ja nie wiem, o co to chodzi, że wydawało mi się, że ktoś tego tak dobrze nie zrobi. Nic bardziej mylnego. Nie da się po prostu, nie da się, i to wiem z własnego doświadczenia, i to też każdemu bym chętnie przekazała taką informację, żeby nie robił tego błędu, nie idźcie tą drogą, bo to jest złe, niedobre. Mści się i na nas, i na tym, co robimy. Trzeba, nauczyłam się, ale to też trochę dzięki właśnie różnym szkoleniom i innym takim spotkaniom, nauczyłam się, że trzeba prosić o pomoc. I zaczęłam to robić. I to rzeczywiście procentuje, bo też jest coś takiego jak odpowiedzialność za zadanie. Jeżeli ta odpowiedzialność spada na jedne barki, no to jest ogromny ciężar. Natomiast jeżeli rozłożymy ten ciężar na, powiedzmy, 5 osób, no to już możemy udźwignąć. I to jest bardzo ważna rzecz. To takie, no moje doświadczenie, którym się chciałabym podzielić, bo to wielki błąd, brać na siebie za dużo i uważać, że samemu się zrobi to wszystko najlepiej. To jest wysiłek duży, a do tego jeszcze psychiczny, emocjonalny, którego nie zawsze dajemy radę po prostu ponieść dalej, bo jest za dużo tego wszystkiego. Trzeba dzielić odpowiedzialność, trzeba dzielić te zadania, bo bez tego się nie da. To jest niezbędne, tak uważam. To jest bardzo cenna myśl, bardzo cenna inspiracja. Ja sobie myślę, że każdy taki lider społeczny, który działa, po prostu na swojej drodze takie doświadczenie miał, i dzięki temu jest mu łatwiej teraz zarządzać jakby grupami wolontariuszy, projektami, działaniami. I no, to konfrontuje też z naszymi siłami przerobowymi, mocami i zasobami. Także myślę, że każdy, kto gdzieś tam działa na polu społecznym, wie o czym mówisz. Tak. Tutaj jeszcze a propos tych cennych inspiracji, bo sobie myślę, że dzisiaj nas ogląda wielu takich liderów czy działaczy w małych miejscowościach i wsiach. Czym mogłabyś się podzielić właśnie z osobami, które dopiero zaczynają swoją przygodę z wolontariatem czy wdrażaniem różnych takich działań, no właśnie na małych takich obszarach, o czym warto, żeby pamiętali? Przede wszystkim, tak jak ja tutaj z mojego własnego doświadczenia, tutaj z naszej małej gminy, z naszej miejscowości, to nie można zniechęcić ludzi za zbyt dużymi wymaganiami, bo też wiem, jak to u nas było. Ja może próbowałam w sposób, żeby najpierw zachęcić, przyciągnąć na różne spotkania, i kiedy już poczuli się dobrze na tych spotkaniach, bo to było regularne, to przez długi czas trwały takie różne zajęcia. Najpierw starałam się dać serce, przynosiłam, jak nie było pieniędzy, coś tam, no jakaś kawa, herbata zawsze było. Starałam się bardzo o atmosferę w tym miejscu spotkania, żeby to była dobra, ciepła atmosfera, serdeczna, żeby wszyscy wiedzieli, że jak coś potrzeba, to
no to ja jestem gotowa, otwarta do jakiej, czy do jakiej, jak, na jakąś propozycję, jeżeli mają. Bardzo też liczyłam się ze zdaniem tych osób, które przychodziły zawsze. Zawsze pytałam, jakie jest ich zdanie, czyli na przykład, czy w ten sposób, czy może trochę inaczej zrobimy to czy tamto, żeby też nie było to, że ja decyduję, bo ja tu jestem najważniejsza, ja decyduję. Broń Boże, nie, nie, nigdy tak nie robiłam, bo uważałam też, ja bym też nie chciała być na takim spotkaniu, gdzie ktoś mówi, słuchajcie, robimy tak, tak, tak i tak. Koniec, kropka, nie ma wyboru. Trzeba dać, być takim trochę elastycznym, dać ludziom więcej swobody, żeby oni poczuli też się współtworzycielami, jakby, nie wiem, czy takie słowo istnieje, ale tak sobie tutaj wymyśliłam, współorganizatorami tego spotkania, że to, co oni chcą na przykład w tym spotkaniu osiągnąć, też jest ważne, może nawet najważniejsze. Takie na początku były pierwsze takie spotkania, właśnie w ten sposób robiłam i też były uwagi na przykład koleżanek, że może dasz palec, to całą rękę wezmą. Nieprawda, to tak nie działa. Jeżeli się daje serce, to serce wraca z powrotem. Ja uważam, ja taką drogą poszłam i to są moje doświadczenia, że im człowiek więcej daje, tym więcej otrzymuje. Ja tak przynajmniej uważam. To jest moje osobiste takie przez te lata doświadczenie i to procentuje w tej chwili niesamowicie, bo te osoby, które przychodziły tam powiedzmy te 8-10 lat temu, czy 7 lat temu, zaczęły się spotykać na naszych zajęciach różnych, to w tej chwili przychodzą i to jest coś takiego, a powiedz mi, co ja mogę przynieść na to spotkanie, a może coś upiekę. I to w ten sposób działa, jeżeli mamy pieniądze na przykład z jakiegoś projektu, to nie ma problemu, jest wliczony jakiś catering, jakieś tam ciasteczka, to wszystko mamy. Natomiast i ja to mówię o tym otwarcie na każdym, na zajęciach. Słuchajcie, teraz mamy catering, możemy z tego korzystać. Czujmy się ugoszczeni. Natomiast przyjdą chude czasy i to zawsze powtarzam i wtedy ja was poproszę o pomoc. I nawet w tej chwili to już nie muszę prosić, bo moi seniorzy są tacy, że dzwonią, a słuchaj, może ja bym coś jednak upiekła, bo to tak już się skończyły, prawda, te pieniądze z tego dofinansowania. Oni już się orientują, kiedy co się dzieje i co jest z projektu, co nie. Już mają też doświadczenia. I to może przyniesiemy, to może ja upiekę, a może ja pomśki upiekę, bo tu ostatni. I takie, także my tu mamy ogromne zaangażowanie tych ludzi, ale myślę, że właśnie dlatego, że to jest takie trochę na zasadzie, mają poczucie, że są częścią takiego tego spotkania, taką aktywną częścią. Może to nie jest wolontariat, ale takie pełne zaangażowanie. Poczuli się zaproszeni, włączeni w to wszystko, co było organizowane w stowarzyszeniu i teraz czują się jego częścią i też czują, że no, trzeba też swoją cegiełkę do tego dołożyć, żeby to wszystko żyło i żeby kolejne osoby mogły z tego korzystać. I z tego, co obserwuję, bardzo prężnie to się rozwija. Mało tego, doprowadziło do tego, że stworzyliście kolejny projekt, najnowszy, w którym już szkolicie wolontariuszy, koordynatorów, więc to będzie się coraz bardziej rozrastało społecznie. Czy możesz opowiedzieć, co właśnie teraz jest planowane i realizowane i kto może z tego skorzystać? To znaczy teraz mamy, to jest, ja tutaj skorzystam ze ściągi, bo mam tutaj napisany tytuł, to jest projekt Uczymy się pomagać przez wolontariat, dofinansowany z Narodowego Instytutu Wolności, to jest w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, z którego również wy macie też dotacje, jak mówiłeś. I to jest projekt, który właśnie ma zachęcić organizacje z naszego terenu, ponieważ już w tej chwili tutaj na terenie gminy to mamy kilkanaście organizacji społecznych różnych. Od koła gospodyń do postraże pożarne, bardzo dużo tych organizacji powstało. Kiedy zaczynaliśmy w 2009 roku, byliśmy pierwszą organizacją, to tak na marginesie. Także to te lata jednak spowodowały taki rozrost tych organizacji i bardzo dobrze. I ponieważ wiem, jak to na początku jest trudno sobie poradzić z różnymi takimi aspektami prowadzenia takiej organizacji,
bo sami mamy takie doświadczenia, więc jakby rozumiemy potrzebę tych innych organizacji. I to właśnie to dało nam taką inspirację do napisania tego wniosku, żeby przeszkolić na miejscu, no też ze względu na te trudności z dojazdem gdziekolwiek. No mamy 100 kilometrów do Łodzi, no to jest naprawdę daleko i bardzo chętnie byśmy na przykład byli u Was w centerku częściej i szkolili się, ale no ta odległość jest już pewną barierą, prawda? Więc stąd ten pomysł, żeby tu na miejscu zorganizować szkolenia dla wolontariuszy. Mamy też w ramach tego projektu, no to będą szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy, jak również dla koordynatorów wolontariatu, bo to jedno z drugim jest bardzo ściśle związane. Jeżeli szkolimy wolontariuszy, musimy również przeszkolić osoby, które by tym wolontariatem zarządzały. Zgłosiło się sporo osób z różnych organizacji pozarządowych z naszej gminy i, no i będą brały udział w tym zadaniu, ale mamy też na przykład takie szkolenie dotyczące, jedno już się odbyło, dotyczące negocjacji, bardzo ważne, a drugie dotyczące prawno-finansowych aspektów prowadzenia organizacji pozarządowej. To też dużo osób ma z tym problem ogromny. To są zupełnie inne przepisy niż takie dotyczące przedsiębiorców, więc trzeba znać te przepisy. To miało być właściwie jako wzmocnienie naszej organizacji. No ale tak sobie pomyślałam, no skoro przyjadą szkoleniowcy do nas i będą 3 osoby z naszej organizacji, to trochę bez sensu. Więc zaprosiliśmy z innych organizacji tych, którzy również potrzebują takiej wiedzy, takiego przeszkolenia i tu będą też u nas korzystać z tego. No bo to trochę szkoda tego zasobu, prawda, który to przyjeżdża do nas specjalnie ekstra i żeby tam 3 osoby z naszego stowarzyszenia się tylko przeszkoliły, więc będą inni korzystać, niech to szerzej idzie, niech to się rozlewa dalej ta wiedza i to jest ważne. No i cóż, na koniec mamy mieć piknik, na koniec tego projektu, piknik, który będzie takim podsumowaniem, na którym będziemy się uczyć również udzielania pierwszej pomocy. Będą osoby, które będą takie szkolenie dotyczące pierwszej pomocy, tych wszystkich działań, które można wykonać, jeżeli no, mamy osobę, która potrzebuje naszego wsparcia, naszej pomocy, to będziemy się tego po prostu uczyć na tym pikniku. No i tak będzie to promowanie również wolontariatu. Tych działań, które tutaj mieliśmy, podsumowanie, wspominanie tych wszystkich zadań, które były realizowane. Czyli takie bym powiedział, tak to wygląda wspomnienie waszej działalności i też zaangażowania mieszkańców wsi i okolic, bo to też pewnie tam okolice z tego skorzystają. Magdaleno, bardzo Ci dziękuję za tą naprawdę cenną, inspirującą rozmowę i wymianę doświadczeń. Myślę, że naprawdę wiele organizacji, wielu działaczy, którzy działają na podobnych zasadach i w podobnym charakterze, będzie mogła z tego skorzystać, bo nie ukrywajmy, bardzo jest utrudniony dostęp do wiedzy z zakresu prowadzenia organizacji, zarządzania wolontariatem, czy w ogóle pełnienia wolontariatów w takich miejscach jak Twoje, więc myślę, że dzięki temu spotkaniu naszemu będą mogli się czegokolwiek dowiedzieć, troszeczkę więcej niż do tej pory i być może tą wiedzę wykorzystają do codziennych działań. Ja też przypominam, że mamy teraz w centerku dużo szkoleń online ze względu na pandemię, więc i mieszkańcy, i nasi widzowie będą mogli z tego cały czas skorzystać, oczywiście bezpłatnie. Także dziękuję. A ja bardzo dziękuję za zaproszenie do tego spotkania dzisiejszego i dziękuję za zaufanie. Ma się rozumieć. Gościem dzisiejszego spotkania była Magdalena Szczepanik, członkini Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Razem z Kolonii. Proszę? Integracji. Integracji Społecznej. Integracji Społecznej Razem z Kolonii Lgota. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybować nasz kanał
wspierać na Patronite, bo to dla nas bardzo ważne, żebyśmy mogli dalej tego typu webinaria i spotkania organizować. Dziękujemy Wam serdecznie i do zobaczenia za miesiąc.